Paweł Kumisz, Jakub Fiderewicz, Marek Sobolewski, Bogdan z Konieczka. Witamy sympatyków hokeja z toruńskiego Tortoru. Druga tercja spotkania TKH ThyssenKrupp Energostal KTH Krynica. Jest to spotkanie trzeciej kolejki Polskiej Ligi Hokejowej. Po 20 minutach gry gospodarze występujący na biało-granatowo wygrywają z rywalami 2-0. Bramki padały najpierw w 6 minucie, kiedy graliśmy w przewadze. Robert Fraszko przy asyście Bucharana zdobywa prowadzenie. Potem w 11 minucie Wojciech Milan, któremu asystował kolega niedawny jeszcze z Sanoka Radwański, podwyższa na 2-0 składy obu zespołów. Poproszę Ciebie, Paweł, o przedstawienie drużyny. Drużyna KTH Krynica przyjechała do Torunia w składzie. W bramce z numerem 31 Artur Ziaja. Rezerwowym bramkarzem jest dzisiaj Marek Batkiewicz z numerem 35. Pierwsza piątka z numerem 23 Adrian Habior, z 12 Sebastian Smreczyński, z numerem 9 Paweł Zasadny, z numerem 81 Tomasz Koszarek, z numerem 41 Janusz Hajnos. Druga piątka, Robert Czop z numerem 6, Matusz Bogdań z numerem 91, Lubomir Czaban z numerem 55, William Chowanec z numerem 30 i z numerem 11 Jan Jasz. Trzecia piątka to z numerem 10 Dawid Kruczek, z numerem 14 Robert Kuczyński, z numerem 21 Robert Wrocławik, z numerem 20 Leszek Piksa, z numerem 19 Mateusz Dubel. Czwarta piątka w składzie z numerem 33 Artur Zieliński, Maciej Kruczek z numerem 26, Damian Dubel z numerem 8, Grzegorz Chorowski z numerem 39 i Marcin Zabawa z numerem 25. Drużyny z Krynicy prowadzi duet szkoleniowy Petr Krzemen i Adam Kilan. Skład gospodarzy TKH ThyssenKrupp Energostal. W bramce tradycyjnie już Tomasz Waszkiewicz z numerem 33, na ławce rezerwowych Michał Plaskiewicz z numerem 1. Pierwsza piątka Aleksander Syczek z numerem 25, Jarosław Kłys z numerem 21, Tomasz Pruszkiewicz z numerem 15, Adam Fraszko z numerem 37, Jarosław Dołęga
29, druga piątka, Robert Fraszko, kapitan zespołu z numerem drugim, z numerem 16 Bartosz Tomkowski, z numerem 18 Przemysław Pomastek, z numerem 10 Łukasz Chrzanowski i z numerem 81 Jewgini Bucharan. Trzecia piątka, Robert Suchomski z numerem 26, tutaj nastąpiła zmiana, ponieważ kontuzjowany jest Piotr Koseda. W jego miejsce zasygnowany został Robert Suchomski, który pełni się funkcję lewego obrońcy. Z numerem 44 Łukasz Sokół, z numerem 20 Milan Furo, z numerem 11 Jewgini Chromow i z numerem 19 Arkadiusz Marmurowicz. Tutaj nastąpiło przesunięcie, Arkadiusz Marmurowicz znajduje się w trzeciej piątce, natomiast Maciej Radwański został przesunięty do czwartej. Oprócz niego w tej czwartej formacji występują Piotr Korczak z numerem 55, Karol Pudorski z numerem 41, Wojciech Mina z numerem 27 i z numerem 68 Jacek Dzięgiel. Torunian prowadzi duet trenerski Mirosław Dojrzalik i Stanisław Byrski. Jak powiedziałem na wstępie, jest to spotkanie trzeciej kolejki Polskiej Ligi Hokejowej. Obie drużyny rozegrały do tej pory po dwa spotkania. Torunianie w obu zwyciężyli, tyle że jak wiemy w Gdańsku dopiero po dogrywce, stąd nie 3, a 2 punkty Torunianie zainkasowali. Natomiast ich dzisiejsi rywale przegrali na inaugurację w Nowym Targu z Podhalem 1-5. Potem pokonali u siebie mistrza Polski w Unii Oświęcim 5-3. No spotkanie przynajmniej w tej pierwszej tercji zbyt interesujące nie było. Stoi na takim sobie średnim poziomie. Zresztą rywale Torunia nie zmuszają tutaj do wielkiego wysiłku. Tak między Bogiem a prawdą, gdyby było 4-0, też nie powinni mieć pretensji, bowiem Torunianie kilku sytuacji nie wykorzystali. Najważniejsza to była taka dosyć kuriozalna, gdzie w czwórkę jechali na jednego obrońcę i nie potrafili sobie wypracować sytuacji do zdobycia gola. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. No, goście grają w tej chwili w osłabieniu, ale jakby tego nie było w ogóle widać. Piątka Torunia, a to Torunianie się bronią we własnej tercji. Może teraz uda się wyprowadzić kontrę na ławce karczy. Bywa oznaczony numerem 11. Jan Jaś, to jest jeden z pięciu Słowaków. W ogóle tutaj taka jest piątka, cała formacja samych Słowaków, którzy od tego sezonu grają w zespole KTH. No teraz udało się zamknąć rywali w ich tercji. Jeszcze nie koniec tej akcji, aczkolwiek do końca kary już pozostały sekundy, do końca kary hokeisty Krynickiego. No może teraz już rywale występują w pełnym składzie, przetrzymali krótki, ale nabór zespołu toruńskiego. Parę słów o tych Słowakach. William Chowanec ma 33 lata, jest to Słowak z chorwackim paszportem. No można powiedzieć, że dobry zawodnik, bowiem występował w meczu Polska-Chorwacja. Tutaj Polacy zwyciężyli 7-1, bronił w tym meczu Wawrzkiewicz. Asysta Błysa tutaj naszego zawodnika i asysta też przy tej jednej bramce Chowaneca. Napór teraz TKH jakby troszeczkę żywiej atakują Torunianie w tej drugiej tercji. Przed chwilą, przed dogodną szansą stanął Jarosław Dołęga, ale dobrze blokowany przez jednego z obrońców. Świetnie dzisiaj w bramce również spisuje się Artur Ziaja, desygnowany przez trenera Krzemena. Trudno powiedzieć, czym się trener Kryniczan kierował, ponieważ w pierwszym meczu tego sezonu bronił Ziaja, w drugim Marek Batkiewicz, doświadczony, wychowany w Podhala Nowy Targ. I dzisiaj znowu między słupkami bramki katechetów stoi Artur Ziaja. No a propos jeszcze Podhala, jest kilku wychowanków tutaj Podhala Nowy Targ. No i świetna teraz znowu interwencja Ziai. Będzie kara dla zawodnika Krynickiego za uderzanie kijem. Tak.
okazja dla Torunia, gra w przewadze przez 2 minuty. O tych wychowankach Podhala, Marek Batkiewicz chociażby, Robert, właśnie bramkarz, doskonale znany nam, doświadczony, 37 lat, brał udział w zimowych igrzyskach olimpijskich w Albert w 1992 roku. Najlepszy bramkarz mistrzostw świata grupy B z 1993 roku, a zatem utytułowany naprawdę zawodnik, do tego jeszcze złoty kij dla najlepszego zawodnika w Polsce w roku 1994. No i było bardzo teraz niebezpiecznie pod naszym bramką, ale jak się ma Tomasza Waszkiewicza między czynnikami, to i z takich opresji można wyjść cały. Sam z Tomaszem Waszkiewiczem był Lubomir Caban, jeden ze sprowadzonych Słowaków przez trenera Krzemena, który doskonale zna całą piątkę, zresztą trenował ich w przeszłości w drużynie Dragona Presow, w drużynie ze Słowacji, bo taka jest narodowość również i trenera. Lubomir Caban w pierwszej intencji stanowi chyba największe zagrożenie dla naszych hokeistów, dla Tomka, przede wszystkim dla Tomka Waszkiewicza. Uderzył dwa razy na jego bramkę, ale za każdym razem nasz bramkarz wychodził z opresji. Zwróćmy jeszcze uwagę na to, że cały czas gramy w przewadze, a teraz przed kolejną szansą, tym razem Chobanec, o którym mówiłem wcześniej. Caban to młodszy zawodnik od kolegów, 26 lat sobie liczący. No i znowu niebezpiecznie. No i mieliśmy sporo szczęścia, a to z kolei Jan Jasz strzelał, bo cały czas dla Słowaków na tafli. No i czynią tutaj niemało zamieszania, trzeba powiedzieć. Grając w osłabieniu, to Kryniczanie teraz stworzyli więcej sytuacji bramkowych. No może teraz kontra Torunian. Marek Marmurowicz strzał, ale Ziaja pewnie broni. Nie było to trudne do obrony. Łukasz Sokół. No mógł zaskoczyć takim strzałem Ziaje, który był zasłonięty, ale jednak strzał był zbyt słaby. 26 minuta spotkania dobiega końca. Nadal 2-0 prowadzą gospodarze. Tutaj z sędzią. Krążek, wydaje mi się, nie opuścił tercji, nie przekroczył niebieskiej linii, stąd spalonego nie powinno być. Ale to sędzia tutaj decyduje, nie my. Sędzią głównym tego spotkania jest pan Wojciech Matuszak. Gości linii obito Feldman i Sławomir Szachniewicz, niegdyś hokeista toruńskiego klubu, dzisiaj już tylko sędzia. Prowadził do niedawna jeszczegrupy na drogę w naszym klubie, nie wiem czy nadal pełni tę funkcję. Aleksander Syczew wędruje na karę 2 minut, a z kolei hokeista Krynicki za chwileczkę powróci na taflę i Torunianie będą grali w osłabieniu przez 2 minuty. Drużyna gości występuje w pełnym już piątka Krynicza na lodzie. Zamknięci hokejści Pekka Hamza. Udane wybicie teraz Roberta Fraszki na tafli w tej chwili. Jarosław Płys, Robert Fraszko, Jarek Dołęga i Tomek Proszkiewicz. Kolejny raz Płys, tym razem wybija krążek z naszej tercji.
krążek poza bandą, ale to było przypadkowe wybicie, także za coś takiego zawodnika. Chcę Państwu wyjaśnić, na dwie minuty nie może. Poszedł nowy przepis, który mówi, że obojętnie, który zawodnik drużyny, który bezpośrednio wystrzeliwuje krążek poza bandę, poza lodowisko, będzie karany karą mniejszą. W danym przypadku nie było to bezpośrednie, było to odbicie. W związku z powyższym nie mogła być nałożona kara. Ataku teraz Krynicianie. Znowu ta piątka Słowaków na lodzie, która najwięcej tu zamieszania czyni pod naszą bramką. Bardzo teraz nieudany strzał, ale po prostu pęknięty kij. Stąd zagrożenia bramki Wawrzykiewicza nie było. Kibice z Krynicy narzekali na postawę Słowaków w pierwszym meczu z nowym targiem. Czyli tego spotkania nie mogli oglądać, ponieważ rozgrał się bez kibiców. I teraz bramka, pierwsza bramka dla drużyny z Krynicy. Strzelcem bramki jest Mateusz Dubel. Mateusz Dubel, numer 19. W 8 minucie drugiej tercji strzela kontaktowego gola. Może nasi hokeiści trochę żwawiej zacząć grać, bo uspokoili się nieco przy stanie 2-0. Może to będzie zimny prysznic dla naszych zawodników, ponieważ grali już rozluźnieni, już jakby momentalnie zdekoncentrowani. Wydawało się, że Krynica jest pod kontrolą Torunia. Ale jak widzimy, potrafią też ci zawodnicy strzelać bramki, są dowodnili przed chwilą. Jest tylko 2-1 i właściwie, jeżeli doda im to wiary w siebie, doda wiary zawodnikom z Krynicy, to ten mecz jeszcze może być dla nas emocjonujący. Póki co w ataku Torunianie Arek Marmurowicz. Kuro Marmurowicz i Dzięgiel to trójka napastników toruńskich. Wracam do wątku, który rozpocząłem. Zawodnicy, też kibice z Krynicy nie mogli obserwować pierwszego spotkania, ponieważ w Krynicy odbywało się forum ekonomiczne. W ogóle gospodarzem tego spotkania był zespół z Nowego Targu, ponieważ w Nowym Targu jest remontowane lodowisko. No i nowotarżanie występowali jako gospodarze w Krynicy. Nie potrafili załatwić ochrony i kibice nie mogli wejść na lodowisko. W każdym razie po tym meczu kibice narzekali na postawę Słowaków. Pretensje miał też trener Petr Krzemen. No, zagrali słabo, prezentowali się nieciekawie na tle wzmocnionych i to porządnie w tym sezonie szarotek. Metodą na pokonanie tej słabości Słowaków było ustawienie ich w jednej piątce, co miało już miejsce w kolejnym meczu z Unią Oświęcim. No i przyniosło wymierne rezultaty. Dzisiaj ta piątka zdecydowanie najlepiej prezentuje się na lodzie. Czasem Torunianie w ataku i teraz strzelał Adam Fraszko. Bardzo mocno, ale rykoszet i krążek ponad bramkę. No i ten rykoszet mógł znaleźć drogę do bramki. Rozpoczęła się 11 minuta spotkania. Gospodarze prowadzą 2-1. Co ciekawe, Mirosław Doleżalik desygnował Roberta Suchomskiego do pierwszego ataku. Będzie spełniał tam rolę środkowego. Tak już kiedyś graliśmy i to z Krynicą w sezonie 2002
2003 i w sezonie 2003-2004 właśnie Robert Suchomski z Jarosławem Dojekowi i z Tomaszem Proszkiewiczem występowali razem i to z bardzo dobrym efektem, szczególnie przeciwko drużynie z Krynicy. Rozegrali do tej pory 13 spotkań zawodnicy TKH z Kryniczanami w sezonach, o których mówiłem wcześniej. Wygrali z 13 meczów 10, przegrali 3. Najlepiej spisywali się Tomasz Proszkiewicz, który w 13 meczach zdobył 27 punktów, Robert Suchomski 22, Jarosław Dołęga 21, jeszcze tutaj Przemysław Łomastych 16, ale Proszkiewicz, Suchomski i Dołęga współpracowali ze sobą wyśmienicie. Zresztą co widać po tych wynikach? No a Robert w tym ataku zastąpił Adama Fraszkę. Zobaczymy, jak się spisze w ostatnim spotkaniu w Toruniu na inaugurację z zespołem Zagłębia Sosnowiec. Robert nie znalazł się nawet w składzie wyjściowym, nie mówiąc o grze tym razem. Zawodnik drużyny Jarek Dołęga wędruje na 29. 2 minuty. Jarosław Dołęga otrzymał karę mniejszą 2 minut za spowodowanie upadku. A przyczyną tej kary jest spowodowanie upadku przeciwnika. Styczow i Gąbkowski. To czwórka Torunian w tej chwili na tafli. Zamek wykonał Mikulnicza. Ostry strzał Pylińskiego obrońcy, ale na szczęście obok Słupka. Nawet nie musiał interweniować Tomasz Łaszkiewicz. Rozmów poza bandą przerwał przygotowana przez zawodnika drużyny atakującej, stąd wycofanie gry do strefy neutralnej. Już w ich strefie, chcąc rozbić te ataki, nie dopuścić do założenia zamka. Na razie dzieje się to ze skutkiem. Przerwa w grze spowodowana podanie rączka ręką do współpartnera. Spotkała nowy kart, jest oprócz Batkiewicza także Sebastian Smereczyński, 29 lat, to jest obrońca, wychowanek Podhala. Największe sukcesy święcił w Krakowi i w Krynicy. Jest także Janusz Hajnus, 38 lat, jest napastnik. Bardzo utytułowany także uczestnik Igrzysk Olimpijskich Zimowych w Albertville. Niebezpiecznie będzie pod naszą bramką Tomasz Batkiewicz. Może się tam pozbierać. Udało mu się na kolanie. No i teraz emocje poniosły zawodników. Wszystko to za sprawą zaatakowania bramkarza, a jak wiemy w hokeju bramkarz jest świętością, stąd każdy zawodnik z kola natychmiast staje w jego obronie. Coś do powiedzenia Robert Fraszko i Słowak Jan Jasz. Obaj oni będą się uspokajać na ławce kart.
przypomnę, jeszcze na ławce kar przebywa Jarek Dołęga, aczkolwiek już tylko 3 sekundy pozostały do zakończenia kary toryńskiego napastnika. Zawodnik drużyny gości oznaczony. Cały czas ławka kar przeznaczona dla gości pusta. Nie mogą się sędziowie doczekać tego hokeisty, który tam powinien przebywać. Nie kwapi się słowa do zjechania do tego boksu z ławką. Karol dopiero teraz, numer 11. Zatem siły wyrównane, no bez tych 3 sekund, które pozostały. Drużyna Toruńskiej proszony jest zastępca na ławkę kar. A kary są następujące. Zawodnik drużyny gości oznaczony numerem 11. Ja otrzymuję karę mniejszą. 2 minut za nieuzasadnioną ostrość w grze. Natomiast zawodnik drużyny tuńskiej oznaczony numerem 2 Robert Fraszko otrzymuje 2 minuty za nieuzasadnioną ostrość w grze oraz karę 2 minut za uderzanie kijem. Czekałem na decyzję sędziego i jestem troszeczkę zaskoczony, bo niezwykle łagodnie potraktował dwóch zawodników, którzy przed chwilą okładali się pięściami na lodzie według nowych przepisów. Obydwaj powinni otrzymać karę meczu, ale jednak Wojciech Matuszak potraktował ich dosyć pobłażliwie i jeszcze będą mogli w tym meczu wystąpić. Uśmiechnie się do nich po raz drugi, mogą wyrównać. No, oby się tak nie stało. Będzie kara dla zawodnika Krynickiego, numer 81. Zawodnik drużyny gości oznaczony numerem 81. To jest Koszarek. Tomasz Koszarek. Oraz zawodnik drużyny toruńskiej oznaczony numerem 16, Bartłomiej Dąbkowski otrzymują karę mniejszą 2 minut za przeszkadzanie. 4 rywali czy 5? 5 w tym przypadku. 4 Torunia. Bardzo niecelny teraz strzał Bogdana. Zdobywam na
zdobywca jednego gola dla zespołu Krynickiego. Oznaczony numerem 19. Wędruje na ławkę kary. Otrzymał karę pierwszą, dwóch minut za grę wysokim kijem. Gra wysokim kijem, taka jest interpretacja tego faulu. Czterech Torunia: Syczow, Piotrowski, Milan Furo i Arek Marmurowicz. Marmurowicz przekrążka, ale nie ma za bardzo komu zagrać. Przychodzi mu w sukurs Milan Furo. No, traci krążek. No moment tylko, bo oto odzyskuje krążek Marmurowicz. Ładnie tutaj nagrywał przed bramkę w pole bramkowe, ale niestety nie udało się przejąć partnerowi tego podania. Wspominałem o konfrontacjach pomiędzy tymi drużynami w ramach Polski Ligi Hokeja na Lodzie. Co ciekawe, po raz pierwszy spotkali się 15 września 2002 roku, czyli dokładnie 4 lata temu. To spotkanie odbyło się w Toruniu. Jest jeszcze kilka analogii, między innymi sędzia Wojciech Matuszak prowadził również tamto spotkanie. Liniowym był Heldman. Nie zgadza się tylko jeden sędzia liniowy. W każdym razie to spotkanie Torunianie przegrali. Byliśmy wtedy Beniaminkiem, świeżo po awansie do Ekstraklasy. Dzisiaj w tej roli występuje KTH Krynica. A wynik tej konfrontacji z 15 września 2002 roku to było 2-5 dla KTH Krynica. I co ciekawe, jedną z asyst zaliczył w tym spotkaniu Maciej Radwański, który był zawodnikiem katechetów w tamtym czasie. A dzisiaj Maciej Radwański gra w Toruniu. Asystował Wojciechowi Milanowi przy drugiej bramce strzelonej przez nasz zespół. No, proszę Państwa, gęsto na ławce kar. 5 Toruniów w tej chwili przeciwko trójce Kryniczan. Z jakim efektem będzie ta przewaga? Zobaczymy. No, należy takie przewagi wykorzystywać. Zamek Torunian, Płys, Rosyczew, ale nie zrozumieli się teraz Płys i Syczew. Roszkiewicz, mocny strzał, ale broni działa. Szesnasta minuta drugiej tercji, czyli w sumie 36 całego meczu. Wynik bez zmian. 2-1 gospodarza. Syczew, Płysa. Kłęga, Płys. Mocne uderzenie, ale znowu na posterunku Dziaja. Miejsce do strzału Płysowi zrobił Tomasz Płaszkiewicz, który przyblokował jednego z Krynicza. Jarek Kiwes mógł spokojnie przymierzyć, ale górą był Artur Dziaj. Jarosław Płys, musimy wprowadzać krążek do tercji rywali od początku. Znowu nieporozumienie, uwolnienie, zabronione uwolnienie. Thank you.
tam Bonasek strzelał Chrzanowski, ale znowu na posterunku Dziaja, naprawdę w dobrej dyspozycji jest bramkarz KTH. Polkowski prowadza wysokie obrońca Krążek tam. No nie było komu dobić teraz. Popełnia jeden błąd bramkarz Krynicki, wybijając często Krążek przed siebie. Powinni na to zwrócić uwagę nasi hokeiści. Ale no szybciej niż ruszył napastnik, zorientował się, że dochodzi do przepychanek. Poświęty Jacek Dzięgiel już po blisku sędziego. Powinna być kara za to oczywiście. No, okazuje się, że również Jacek Dzięgiel wędruje na ławkę kar. Taka jest decyzja pana Matusiaka. Sporo kar w tym spotkaniu, szczególnie w drugiej tercji, co chwilę ktoś wędruje na tą po czesku ławicę. Zawodnik drużyny gości, oznaczony numerem 11. Tempo tego meczu, dużo przerw, że spowodowano niepotrzebnymi często karami. I nie wiem, czy to spotkanie może się podobać kibicom, którzy przybyli się na to. Numer 68. No z pewnością nie, bo karę mniejszą, dwóch minut, a nie uzasadniono. Mało jest takich płynnych akcji. Dwie i pół minuty jeszcze do syreny kończącej drugą tercję, może w trzeciej doczekamy się lepszego hokeja. No i przede wszystkim bramek dla naszego zespołu, bo ta przewaga jednobramkowa 2-1 to naprawdę jest bardzo niebezpieczna. Niebezpieczna i niska. Teraz nieudane zagranie Leszka Piksy, wychowanka KTH Krynica, który był z tą drużyną na dobre i na złe. Przypominam, że Krynica świeciła, teraz niebezpieczna akcja. Bronił Zaszkiewicz Kuza, świeciła swoje największe sukcesy pod koniec ubiegłego wieku. Wtedy zdobyli wicemistrzostwo Polski, sezon później brązowy medal. Wówczas w barwach Krynicy występował również Marek Batkiewicz, dzisiaj rezerwowy bramkarz. Występowało też kilku Torunian. I teraz bramka, niestety, zasłonięty Tomasz Waszkiewicz. Habior numer 23, zdobywcą drugiej bramki, takiego gola do szatni można powiedzieć, bo już niespełna półtorej minuty pozostało do zakończenia drugiej tercji, ale co tu dużo mówić, no niepokoiliśmy się tą nikłą przewagą. Pierwsza tercja na luzie 2-0 dla TKH, w drugiej osiedli na laurach, zdekoncentrowali się goście, natomiast ruszyli do ataków, no i doprowadzają do wyrównania. Trzecia tercja to będzie naprawdę niezła nerwówka. No niedobrze się dzieje, nie spodziewałem się, że sytuacja się odwróci praktycznie, bo mamy już remis 2-2. Natomiast w tej drużynie z Krynicy, która miała największe sukcesy pod koniec XX wieku, występowało też kilku obecnych Torunian. Był to między innymi Piotr Korczak, był to Tomasz Proszkiewicz, był to również Robert Cukowski, którzy zdobywali z tamtą drużyną medale. No dzisiaj strzelają bramki dla TKH. Choć w tym spotkaniu jeszcze im się to nie udało. Trzeba niestety coś tutaj zmienić w grze naszego zespołu, bo na
razie w tej tercji korzystniejsze wrażenie sprawiają Kryniczanie. Do zakończenia pierwszej tercji pozostała 1 minuta gry. Adrian Fabior to sporo szczęścia, że nas mieli. Adrian Fabior to wychowanek Zagłębia Sosnowiec, 28-letni obrońca, czasami napastnik. W Krakowi został przekwalifikowany z napastnika na obrońcę z konieczności, a w Krakowi zdobywał między innymi brązowy i złoty medal z tą drużyną w latach 2004 w sezonach 2004-2005, potem 2005-2006. Zawodnik drużyny toruńskiej oznaczony numerem 10, Łukasz Chrzanowski, otrzymał karę mistrzą 2 minut za zakaczanie. 23 sekundy do zakończenia drugiej odsłony tego meczu. Tercji, która kończy się zwycięstwem rywali 2-0. A kolejna kara będzie dla toruńskiego hokeisty. Bucharan powędruje na ławkę kar za zahaczanie. Także trzecią tercję rozpoczniemy w podwójnym osłabieniu, na to wygląda. Będzie do końca i Torunianie tylko będą powiększać tą różnicę bramkową pomiędzy nimi a drużyną z Krynicy, a tu dosyć duża niespodzianka, ale trzeba zaznaczyć, że to nie drużyna z Krynicy gra tak dobrze, tylko my niestety gramy tak słabo. Tak, to prawda. Proszę Państwa, po 40 minutach gry mamy remis 2-2. Przystanie 2-2, rozpoczęła się trzecia tercja spotkania pomiędzy TKH ThyssenKrupp, Energostal i KTH Krynica. Pierwsza tercja to prowadzenie zespołu toruńskiego 2-0, w drugiej Torunianie nieco senni na tafli, rywale doprowadzają do wyrównania, no i teraz będzie to spotkanie kosztowało nas trochę nerwów. Torunianie rozpoczęli trzecią tercję w bardzo poważnym osłabieniu. Dwóch naszych hokeistów przebywa na ławce kar. Rywale grają w piątkę, także no, będą musieli się tutaj uwijać, ażeby nie stracić bramki. Przed rozpoczęciem tej tercji Paweł powiedział, że wygra nasz zespół 5-2. Na zasadzie analogii 4 lata temu to zespół toruński był Beniaminkiem, a Kryniczanie należeli do czołówki ekstraklasy. Zwyciężyli wtedy 5-2. Teraz to nasz rywal dzisiejszy jest Beniaminkiem. Sędziuje ten sam sędzia, pan Matusiak, jak 4 lata temu, także no, oby tak się stało. I po drugiej tercji było też 2-2. Aha, po drugiej tercji też było 2-2. No nic nie mielibyśmy przeciwko temu, ażeby ta historia, która się kołem toczy, dzisiaj się powtórzyła. Numer 91 w zespole gości to jest
Bogdan Matius. On powędrował teraz na ławkę Kalkas. Rywale grają w czwórkę przeciwko trójce Torunian. I już czterech Torunian na tafli. No i teraz będzie szansa. Przemek Bomastek, ale nie zdołał poradzić sobie z obrońcą Krynicy. I wraca na tafle kolejny Torunianin. A zatem teraz Torunianie grają w przewadze, tyle że jednego zawodnika przetrzymaliśmy ten okres gry w trójkę przeciwko piątce Krynicy. Torunianie otrzymali ostrą reprymendę za postawę w drugiej tercji od trenera Pyrskiego. Zobaczymy, czy ona poskutkuje w kolejnych 20 minutach. Jak na razie konstruujemy akcję, ale nie oddaliśmy jeszcze ani jednego strzału, może teraz Tomek Proszkiewicz broni Ziaja. Wybijają krążek pod naszą bramkę, oczywiście mają do tego prawo w tej sytuacji grać w ostrobie, nie są karani uwolnieni. Proszkiewicz. Też grają już w pewnym składzie, a zatem ten okres przewagi ani jedna, ani druga drużyna nie wykorzystała. Mamy już takie nieoficjalne wyniki innych spotkań. Unia Oświęcim pokonała wysoko Sanok 7-1, jeszcze wyżej, bo 7-0 zwyciężył Wiekar z tych naprzód Janów. Natomiast Zagłębie Sosnowiec pokonało Stocznię Ojca Gdańsk 4-2. Szkoda byłoby dzisiaj przerwać tę serię zwycięską. Wprawdzie w Gdańsku tylko po dogrywce, ale jednak zwycięstwo zawsze się policzy. Pierwszy mecz to łatka wygrana z Zagłębiem Sosnowiec. No, a dzisiaj męczarnia z KTH Krynica. Inna sprawa, że drużyna krynicka bardzo mocno się po awansie do ekstraklasy wzmocniła. Przede wszystkim ta piątka Słowaków bardzo dobrych. Zupełnie inny zespół niż ten, który awansował. Oprócz wzmocnień były też i straty. Odszedł między innymi Andrzej Szekę do przodu Janów. Miał podpisany kontrakt z KTH jeszcze na ten sezon, ale w związku z tym, że działacze z Krynicy nie wypłacili pieniędzy za 3 miesiące, rozwiązano ten kontrakt z Łukaszem klauzulę. Andrzej Szekę pojechał trenować do przodu Janów i wkrótce podpisał kontrakt z tamtą drużyną. On w zeszłym sezonie, gdy KTH grało w pierwszej lidze, był liderem, jeżeli chodzi o punktację kanadyjską. Zdobył 108 punktów. To mówi samo za siebie. W 37 meczach na to składało się 62 bramki i 46 asyst. No to możemy sobie wyobrazić, jakiej klasy zawodnika Krynicianie stracili. Thank you.
tak Torunian w tej chwili na tawki, ale rywale, jak widać, bronią w tej chwili pressingiem na całym lodowisku. Brakuje nam zdecydowanie pomysłu na to, jak mamy wyprowadzić atak. No i te problemy ma nasza pierwsza formacja. To może tylko świadczyć o bezradności naszej drużyny w tej sytuacji. Ładnie teraz Tomasz Proszkiewicz się zastawił do Roberta Suchomskiego. Ale momentalnie cała piątka Kreniczan powraca do swojej strefy. Wołęga, indywidualna akcja toruńskiego skrzydłowego. Nadal Jarek Dołęga broni Ziaja. Ponownie Dołęga. Nie udało się oddać strzału bomastkowi. Proszkiewicz. No, to było takie wystrzelenie, ażeby móc dokonać zmiany, bo już inna formacja na tawkę. I zabronione uwolnienie, gra wznawiana będzie w tercji krynickiej. Odnoszę wrażenie, że drużyna naszych rywali rośnie w siłę z minuty na minutę. Chyba uwierzyli, że w tym meczu mogą zdobyć jakieś punkty. Ta pierwsza tercja wyglądała fatalnie w ich wykonaniu. Wprawdzie oddali ponad 10 strzałów na naszą bramkę, ale praktycznie dreptali po tym lodzie i spotkanie wyglądało jak sparing. Natomiast w tej tercji widać tą ochotę do gry, no i zwiększenie szansy na korzystny rezultat. Przed chwilą faulował bramkarz Krynicki, w jego zastępstwie oczywiście na ławkę karnową wgrował zawodnik z pola, konkretnie numer 23. To jest Adrian. Karę 2 minut za trzymanie. Aha, to jednak Javier faulował, to jest strzelec wyrównującej bramki w drugiej tercji. I broni Ziaja. Ziaja urasta tutaj do roli bohatera swojego zespołu, bo naprawdę ciężko go dzisiaj pokonać. Łukasz Sokół. Spędza się spalony na linii niebieskiej. Spalony. Sędziego. Wznowienie gry z miejsca podania krążka. Oczywiście w tej sytuacji to był czysty atak ciała na polskiego zawodnika. Thank you.
Wążek, Tomasz Proszkiewicz, a nie było jeszcze w bramce Tomka Waprzkiewicza. Nie radzimy sobie ewidentnie z pressingiem stosowanym przez drużynę z Krynicy na całym lodowisku. No to trochę może dziwić, nie wiem, czy ten element nie był ćwiczony na treningach, ale wyraźnie, wyraźnie mamy problemy z wyprowadzeniem tego krążka. Wystarczyłaby jedna, dwie akcje kombinacyjne, które prezentowaliśmy w innych spotkaniach. No, drugi atak powinien się za to zajebać, tak samo jak pierwszy. Jedna, dwie akcje kombinacyjne i na pewno ten wynik będzie bardziej korzystny dla Torunia. Ciekawe, jak od strony fizycznej są przygotowani goście, bo taka obrona przez całą tercję kosztuje sporo sił. Bucharan przy niebieskiej linii, Robert Fraszko, Bucharan, Robert Fraszko spróbuje strzału, potężne uderzenie, ale broni Ziaja. Zawodnik drużyny atakującej znajdował się w polu bramkowym, stąd przerwa w grze i wycofanie krążka do strefy neutralnej. Adam Fraszko, Radwański i Furow w ataku w obronie Piotrowski z Korczakiem. Cały czas akcje Torunian przerywane albo w naszej tercji, albo w tercji środkowej. Daje efekt ta agresywna obrona rywalnia w całym lodowisku. Teraz było uwolnienie zabronione. Gra wznawiana po lewej ręce Tomasza Waprzkiewicza. A za nami już ponad 50 minut spotkania. Jeszcze tylko około 9 zostało do ostatniej syreny. No może teraz jest szansa i proszę Państwa, kibice zerwali się z okrzykiem jest, ale niestety strzał Bartka Dąbkowskiego trafił w zewnętrzną stronę bramki, w siatkę. Sam
Trójski do końca przez chwilę uniósł ręce do góry w geście triumfu. Myślał, że zdobył tą trzecią bramkę uprawnioną, bo teraz nasi zawodnicy naprawdę się starają, aby ten wynik zmienić, ale im to zupełnie nie wychodzi. Ale niestety krążek minął, lewy super bramki Ziai. No i trzecia bramka nie padła. Miejmy nadzieję, że jeszcze padnie, bo takich spotkań na własnym obiekcie, na własnej tapki nie można nie tylko nie przegrywać, ale nawet remisować. Zresztą w przypadku remisu oczywiście dogrywka, wtedy loteria. Trzymany tam był Milan Curo, chociaż trudno go powstrzymać. Krążka jednak czelnego nie otrzymał. Szukał partnerów, nie znalazł sprzętu. Ale też niepotrzebnie zwolnił akcję. Tutaj potrzebne jest zwiększenie tego tempa gry. Szybkie podania, rozciągnięcie i na pewno Kryniczanie się pogubią. Bo szczerze, Kryniczanie jest znacznie słabsze od naszej, ale jakimś cudem udało im się spotkanie właściwie na nasze życzenie. Ja tylko po błędach naszych zawodników. Uwolnienie, wznowienie naszej tercji obronnej. Brakuje w tej chwili w tej drużynie lidera i nie wiem, czy któryś z zawodników potrafi podźwignąć całą drużynę, aby uwierzyła jeszcze, że spokojnie z tą Krynicą możemy wygrać. Adam Fraszko szukał tam Bomastka, jest Przemysław Bomastek, kończy krążkę. Próba założenia zamka, ale... No, jeszcze pozostajemy Bucharan, pozostajemy przy krążku. Bartek Ląbkowski po lodzie. Może teraz lepszy po raz kolejny Ziaja. A próbował go pokonać Łukasz Krzanowski. Jak na razie możemy pochwalić trenera Krzemena za decyzję, który dał dzisiaj pograć Arturowi Ziai w jego spotkaniu z Unią Świecim. Świetnie spisywał się Marek Bartkiewicz, ale jednak słowacki trener zdecydował się na wychowanka klubu z Krynicy. Tutaj jest Bucharan. Ląbkowskiego, ten się nie zorientował. Szkoda, bo byłaby okazja do oddania strzału, ale waleczny Bucharan. No, wywalczył krążek, ale osamotniony w tej walce. No, zawodzi przede wszystkim precyzja podań. Już któryś raz widzę, że nasi zawodnicy nie podają sobie na klepkę, ale na łyżwę. Teraz może być sytuacja Milan Curro. No, Milan Curro był przed szansą, która może się w tym spotkaniu już nie powtórzyć. I otrzymał ten krążek troszeczkę zaskoczony, bo to był taki prezent. Nie opanował go dokładnie. Uciekł mu krążek i nie było możliwości oddania strzału na bramkę
Ziaj. Ratują się wybiciem na uwolnienie Krynicianie. A do końca spotkania coraz bliżej, już niespełna 5 minut. Sokół. Adam Fraszko jednak traci krążek. Kolejna okazja do kontry. Furo do Radwańskiego. Ten drugi krążek i na furo w okolicy niebieskiej linii. Przerwa w grze. Krążek poza widocznością sędziego. Okazja do zmian. Pierwszy atak w obronie. Natomiast Syczew i Kłys. Z przodu Roszkiewicz, Suchomski i Kołęga. Kołęga, szybkie wejście w tercję rywali. Chyba strata krążka, tak, niestety. A jeszcze Torunianie. Razem Syczew nie opanowuje krążka. Znowu trzeba zaczynać od nowa. Takim strzałem trudno zaskoczyć świetnie dzisiaj dysponowanego Ziaje. 3 minuty już tylko do końcowej syreny i potem dogrywka. No chyba, że jeszcze dopisze nam szczęście. Uda się jeszcze chociaż raz pokonać Ziaje w tym normalnym czasie gry. Czekają nam 3 punkty. Prawdopodobnie skończy się ten mecz dogrywką. Nie widzę tutaj możliwości, żeby Torunianie zdobyli jeszcze bramkę. Nie wiem, może jakiś nieoczekiwany rozwój sytuacji sprawi, że dostaniemy krążek przed bramką Ziaje i uda się go strzelić, ale no jak nie idzie, to nie idzie na całego. Nie wychodzą podania, nie potrafimy dobrze przyjąć krążka, nie mamy pomysłu na rozegranie. No jest źle, naprawdę jest źle. Gość nie zagrywał krążka. Sędzia przerywa grę i wznawianie gry jest na punkcie wznowień przy bramce bramkarza drużyny gości. Ran bardzo widoczny w tej tercji. No i teraz będzie bardzo groźnie pod toruńską bramką Tomasz Wawrzkiewicz. Tomasz Wawrzkiewicz teraz ratuje tym wyjazdem, skróceniem kąta nasz zespół przed utratą bramki, która prawdopodobnie dałaby zwycięstwo drużynie krynickiej do końca spotkania. 2 minuty. Wpada tylko bić brawo Tomkowi Wawrzkiewiczowi i to jest człowiek, na którego możemy liczyć zawsze. Do zakończenia trzeciej tercji pozostały 2 minuty gry. Jarosław Dołęga. W środku Proszkiewicz po prawej stronie, teraz Robert Suchomski. Ale już Krynicianie wybijają krążek. Przy tych toruńskich atakach popełniamy zasadniczy błąd. Często naszych
trzech napastników jest na kilku metrach lodowiska, blisko siebie. Tego krążka nie da się tak naprawdę rozegrać. Pole jest zagęszczone, ponieważ dojeżdżają jeszcze obrońcy z Krynicy. Teraz był strzał Jarosława Kłysa, ale obronił Artur Ziaja. I znowu niedokładne podanie. I znowu nie było nikogo, żeby krążek dobić. Krążek wybity przez Ziaję, przed siebie. Nie grzeszą nasi hokeiści dzisiaj refleksy. Ostatnia minuta, już niecała spotkania. Rywale będą robić wszystko teraz, żeby nie stracić gola. Już prawie w 100% czeka nas dogrywka, a to nawet w przypadku zdobycia tego złotego gola oznaczałoby tylko 2 punkty. Bardzo nerwowa końcówka. Była okazja na kontrę, wyjeżdżał Jewgini Bucharan, ale Robert Fraszko zbyt późno zareagował, zorientowali się obrońcy Krynicza, no i ten krążek trafił w ich ręce. Nie wiem, czy w tych dwóch ostatnich minutach trener toruńskiego zespołu Mirosław Doleżalik nie powinien wziąć czasu, by może jeszcze przedyskutować kilka elementów gry z zawodnikami, no tego nie zrobił. Do końca spotkania już tylko 2 sekundy. No i koniec, proszę Państwa. 2-2 po godzinie gry, a zatem czeka nas dogrywka. I rozpoczęła się dogrywka. Oczywiście w dogrywce 5-minutowej na tafli z obu stron po 4 zawodników, a gra toczy się do tak zwanego złotego gola. Jeśli któraś z drużyn strzeli bramkę, koniec dogrywki. Jeśli w ciągu 5 minut nie padnie gol, wtedy obie drużyny otrzymują po 1 punkcie. Jest remis. No, zobaczymy. Tak szczęśliwie dla nas zakończył się mecz w Gdańsku, ale to było spotkanie wyjazdowe złotą bramką Roberta Fraszki, jeśli dobrze pamiętam. No a dzisiaj na własnej tafli raczej spodziewaliśmy się zwycięstwa. Ciekawe rozwiązanie trenera Doleżalika. Pierwszy atak złożony z 2 zawodników, ponieważ gramy w 4. Interwencja Ziai po strzale Roberta Fraszko. Pierwszy atak złożony z Jarosława Dołęgi i z Łukasza Chrzanowskiego, a więc Jarosław Dołęga i Tomasz Pruszkiewicz zostali rozdzieleni. Tomaszowi Poszkiewiczowi nie wychodził ten mecz, no nie wyszedł, można już to śmiało powiedzieć, że nie wyszedł ten mecz. Zobaczymy, w którym ataku wystąpi. Teraz widzę kolejny, wychodzi Milan Furo i Maciej Radwański. No nie wiem, czy Tomek Poszkiewicz wyjdzie w ogóle w tej dogrywce. Łukasz Sokół, toruński obrońca w roli napastnika, ale to był zbyt słaby strzał na Artura Ziaję. Chyba niepotrzebnie przeprowadził indywidualną akcję, zanim jechał Milan Furo, który domagał się krążka. Wiadomo, Milan Furo dysponuje znacznie lepszą szybkością i mógłby stworzyć większe zamieszanie pod bramką Ziai. Łukasz Sokół uderzył dosyć nieporadnie, no i efekty tego są takie, że mamy cały czas wynik 2-2 i już 2 minutę dogrywki. Z całą pewnością wywiezienie przynajmniej 1 punktu z Torunia, co jest pewne już w tej chwili, to duży sukces zespołu Beniaminka. Nas jednak taki wynik, taki rezultat, rozstrzygnięcie tego spotkania nie jest satysfakcjonujące. Tu trzeba sobie powiedzieć jasno, nawet jak wygramy tą dogrywkę, to i tak jest dla nas porażka. Zamiast 3 punktów będą 2. Teraz kibice domagali się faulu na Jarosławie Kłysie, ale sędzia stwierdził, że nie było żadnego przewinienia. Cały czas gramy w
4-4. Tak jak mówię, na pewno te dwa punkty to będzie porażka. Przy tym jak grają inne zespoły, radzi sobie dobrze, doskonale wręcz. GKS Tychy, który wygrał z rewelacją, z naprzodem Janów, aż 7-0 i właściwie sprowadził Janowian na ziemię. W dzisiejszym dniu miał również być mecz w Nowym Targu. Nowy Targ pochwalę miał podejmować Krakowie, on został przełożony. W niedzielę zapowiada się kolejny szlagier GKS Tychy pod halę Nowy Targ. Natomiast torunianie będą jechali do Sanoka. Chyba po 3 punkty, ale po tym meczu nie można mieć pewności. No właśnie, chociaż drużyna KTH, tak jak już mówiliśmy, no zespół, który się wzmocnił znacznie po awansie do Ekstraklasy, do grona najlepszych zespołów w kraju. No kto wie, jak sobie będzie radziła w kolejnych meczach, w kolejnych spotkaniach. Nie jest powiedziane, że te punkty wpływa tylko naszemu zespołowi. Zobaczymy, jak się to wszystko rozwinie. To tak naprawdę dopiero początek sezonu, dopiero trzecia kolejka i ciężko jeszcze wskazywać na zdecydowanych faworytów i zdecydowanych outsiderów. Bardzo wysoko teraz bramką strzelał obrońca Krynicki. Interwencja rywala Korczak. No nie wiem, czy zamykał, czy podawał pan jeszcze za nowe. Przerwa spowodowana zamknięciem. Zbyt późno zdecydował się na to uderzenie i mogło zostać spokojnie zablokowane. Ja mam tylko taką cichą nadzieję, że to jest słabszy dzień toruńskiej drużyny, że już nie będziemy się tak prezentować, no przynajmniej na swoim lodowisku. Tutaj przyszli kibice, może niezbyt licznie, nie ma kompletu, ale na pewno będą zawiedzeni, jeżeli ten mecz skończy się remisem. Z całą pewnością Syczew. Próba wygrania do tercji, ale dosyć nieudolna. Dotarł krążek teraz do Łukasza Chrzanowskiego. Próba rzut kontra Krynicza. I znowu torunianie. Syczew. Jest tutaj Chrzanowski, jest również. No, strzelał do Łęga, bo nie miał innego wyjścia już teraz. Już niespełna minuta pozostała do zakończenia dogrywki i niepokonany od 40 minut, 45 prawie, Artur Ziaja. Tego strzały zza linii niebieskiej nie są sposobem na tego bramkarza. Teraz może sytuacja. Myślałem, że w dogodnej sytuacji będzie Bucharan, ale ten krążek mu podskoczył. No Artur Ziaja umiejętnie skraca kąt, wyjeżdża trochę z tej bramki i strzały zza niebieskiej. No, już musi być jakiś jego katastrofalny błąd, żeby ten krążek wpadł do bramki. Tymczasem przed chwilą interweniował Tomasz Łaszkiewicz, ale już atakujemy. Znowu nie zrozumieli się toruńscy zawodnicy. No i teraz będzie bardzo niedobrze, bo trzech rywali i tylko jeden toruński obrońca. Na szczęście Tomasz Łaszkiewicz na posterunku. Jeszcze cień szansy i koniec meczu, proszę państwa. Remis po 60 minutach. Remis po dogrywce, spotkanie TKH ThyssenKrupp Enerkostal kontra KTH Krynica kończy się rezultatem nierozstrzygniętym 2-2.